Witajcie kochani w mojej kuchni. Dzisiaj będę gotowała brukselkę z boczkiem. My bardzo lubimy brukselkę w tej formie i chętnie się podzielimy z Wami tym przepisem. Wszystkie składniki, ich ilość znajdziecie w opisie poniżej, więc zaczynamy! Do naszej brukselki z boczkiem będziemy potrzebowali oczywiście brukselkę. Tu jest około 500 gram. Następnie boczek wędzony, pokrojony w kostkę lub w takie paseczki, połowa dużej cebuli lub jedna mniejsza cebula pokrojona w kostkę, dwa ząbki czosnku i około 40 gram masła. I nie wiem, czy wspomniałam, ale boczku musi być 60 gram. Na rozgrzaną patelnię dodajemy troszeczkę masła, niedużo, bo boczek ma swój tłuszcz, i dodajemy boczek. I smażymy boczek, aż się nie zarumieni. Ok, boczek nam się już tutaj zarumienił ładnie. Odłożymy go na bok. I on sobie poczeka na za chwilę. Teraz do tej patelni dodajemy masło. Rozpuszczamy je i zaraz w tym samym czasie dodajemy cebuli. I chwileczkę ją tutaj podsmażamy. Cebulka już ładnie pachnie i zbiera smaki boczku z patelni. Teraz dodamy dwa ząbki czosnku. Brukselkę i smażymy tak chwilkę. Od czasu do czasu mieszamy. Kontrolujemy, czy nam się przypala. Jeżeli widzimy, że nam się troszkę przypala, możemy dodać troszkę wody. Dodajemy teraz troszkę wody, tak nie za dużo, ale tak, żeby dno było przykryte. I przykrywamy, żeby brukselka trochę zmiękła i się troszkę podgotowała. Ok, po około 5 minutach sprawdzamy, jak tam nasza brukselka się robi miękka. To teraz jeszcze bez przykrycia chwileczkę odparujemy ten nadmiar wody. Przemieszamy. W tym czasie możemy troszkę dosolić, dopieprzyć naszą brukselkę. Tak to już według uznania, jak kto lubi. Woda już odparowała, teraz możemy dodać nasz boczek. Przemieszamy. Pachnie wspaniale. Ja tylko sprawdzę, czy trzeba jeszcze przyprawić. Mm.
Dla mnie jest bomba. Pychota. Ok, przekładamy nasze danie na talerz. Brukselka pachnie niesamowicie. W połączeniu z chrupiącym boczkiem smakuje wspaniale. My ją często jemy jako przystawka do obiadu, ale jest też świetna do kolacji. O, ja bym ją mogła jeść nawet bez niczego. Zapraszam do skorzystania z tego przepisu i życzę smacznego.